Schron z linii Mołotowa do Łęgi Kolonia. I spróbuję wejść z drugiej strony. I stoję na schronie. Tylko czy uda mi się wejść do niego? Obszedłem dookoła schrony, nie widzę wejścia, to jest ciekawe. Aha, nie ma, dobra. Będę musiał chyba wejść wysadzoną strzelnicą. No nie ma. Trochę gimnastyki będzie, ale powinienem wejść. I w porządku, prawie jestem w środku, zaraz wejdziemy, zobaczymy, co tu się dzieje. Myślisz, że jak tak skoczę? Tylko... Jesteś, dobra, wchodzimy. Okej, jest. Idziemy. Pewno komarów. O, oczywiście jest studnia. Drugi poziom. Parze nie wpadnie. Okej, tu mamy jedno pomieszczenie. Tutaj mamy zejście do dołu. Aha, czyli już wiem, gdzie jesteśmy. Czyli możemy zejść w dół. W porządku. I pójdziemy, tu ma być 70 metrów. A jak tu zejdziesz? Normalnie. Masz, filmuj mnie. Ja będę schodził. Ale to te pauzy mam wyłączyć? Nie. Jak się nagrywa? Nagrywamy. Okej, okay, będziemy wchodzić powoli. O, jest ciekawie. I tu ma być tunel 70-metrowy. Daj, chodź. Daj. Okej, okay, chodź. A jak ja tu zejdę? Normalnie. Chodź. I tu widzimy tutaj te podziemne przejście. Ja się boję. No gdzie? Tyłem. Musisz, wiesz co, daj latarkę, bo ona ci nie jest potrzebna do niczego. Daj, poczekaj, ja zapauzuję chwilę. No i dobra, filmujemy dalej, lecimy. I tu mamy właśnie taką poternę. Dlatego tutaj przyjechaliśmy. Piękny tunel. Coś wspaniałego, naprawdę. Architektonicznie to jest naprawdę, mówię, wspaniała rzecz. Tu widzimy elementy metalowe, żelbetowe. Czuję się normalnie jak na fortach w Łomży. I nad nami jest las. Wspaniale, spójrzmy. To jest tył. I lecimy dalej. Widzimy tu jeszcze oryginalne drewniane elementy szalunku. Tu widzimy jakoś, nie wiem, zawał jakiś ziemny. Być może.
I idziemy z jednego schronu do drugiego schronu. Wspaniale. I widzimy wyjście przy drugim schronie. Uwaga, trochę komarów jest tutaj. O! I jesteśmy przy innym schronie. Chwila pauzy. I jesteśmy tutaj przy tym drugim schronie. I oczywiście wchodzimy do środka. Wspaniała rzecz architektoniczna. Okej. Wspaniały schron. Czyżby czerpnia powietrza? Okej. Masz to dla ciebie. Tutaj widzimy, przypominam o zaglądaniu na podłogę. I już tutaj widzimy, też jest jakieś zejście. Pokuszę się, może za chwilę zajdę. Aha, tu jest też coś. Jakaś komora. Tu widzimy jakieś wersalki, ale to jest chyba tylko tak dla, aby było. Tam mamy niższy poziom. To jest też duży schron, bardzo ciekawy schron. I tu prawdopodobnie była armata. I tu widzimy jeszcze rosyjskie litery. Tu widzimy poziom niżej. Ładny schron. Tak? No i dobra, wróciłem do schronu. Zobaczymy, może uda mi się zejść na niższy poziom. O, tu jeszcze nie byłem. Aha. No, tu jest całkiem czysto. Chyba nie do końca dobudowany jest, wybudowany jest ten schron. Dobra, może ja i wejdę, ale czy ja później wyjdę stąd? To mnie zastanawia. O, jakie zasieki w środku. Jeszcze tam jest niższy poziom. To ciekawe. Dobra, próbowałem wejść, ale nic z tego. Te szczebelki są tylko dwa, jest ich za mało. Być może uda mi się sfilmować, co tu się znajduje. Tam są jakieś poziomy właśnie, ale... Mówię, nie mam drabiny, to jest ciężko. Co jest? Kurde, przestał kurwa filmować? O co kurwa chodzi? Musiałem coś włączyć. Przepraszam. Tam są jakieś pomieszczenia.
Jest tak, zeszliśmy tutaj poziom niżej, udało nam się zejść. Tu widzimy jakieś druty, nie wiem, może to jeszcze są zwojne druty. Zobaczymy, co tu słychać na dole. O! Tu jest jakieś takie pomieszczenie. Tysiące komarów. Tu mamy wejście do góry. I sobie chodzimy. Aha. Tu tam jest jeszcze wyjście. Tu jest, tak, jesteśmy tutaj. Dobra. I idziemy. O, trzeba uważać, tu jest dużo cegieł. O, i tu jest takie jakieś niezobowiązujące wejście. Dużo kości zwierząt. Okej. Dobra. Drut kurczasty. No. O, tu być może było wejście ewakuacyjne, bo to ono jest takie... jakieś takie w miarę cienkie było, ta ściana nie było chyba... Być może, nie wiem. Tu coś było. Jakiś szalunek. I jeszcze jest niżej wejście, no to jest ciekawe. Tutaj jeszcze... Odpożyć spodni. Okej. Kurwa. I widzimy, tutaj jest jeszcze woda, stoi niżej. O, głęboko wsadziłem kij. Chociaż kij się, no ale wody jest. Ja myślę, że wody jest tak na... Nie no, tak jak tutaj jest ten... Weź mi przytrzymaj, zobaczymy, ile tu jest wody. Puść, zobaczymy, czekaj. On się w sumie zagina, ten kij. Nie, może pół metra na pewno nie ma. Ale tu jest studnia, dobra. Aha. O kurwa, pięknie. No studnia to też ma z 10 metrów. I tu jest jakieś pomieszczenie. Widzimy tutaj liczbę 56. Tu 58. 58, to jest, widać, elementy ponumerowane, ale tu jest studnia, no ładnie. Ciekawa eksploracja. No ciekawe, czy to są oryginalne zasieki z lat 40. Niedobre spodnie na różnie. Dobra. No to dobra, no to wychodzimy na powierzchnię. Co? No tam byliśmy. Ja tam byłem. No i dobrze, wyszliśmy. Uważaj. I szukamy kolejnych jeszcze dwóch schronów. Nie jest źle. Okej. Okay.